Polonia 24, Klaudia Carlos. Witam Państwa, zapraszam. Oto co dziś w programie. Walka ze skutkami powodzi na południu Brazylii. Niestety, sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna. Ruszyła akcja Święty Mikołaj na Kresach. Chęć pomocy innym, to zdecydowanie nas tutaj do tego popycha. Szczególna misja z serca dla serca w Rwandzie. Pacjenci, w większości młodzi, bardzo uśmiechnięci. Globalna niestabilność i niepewność, którą zaostrzyły wydarzenia na Bliskim Wschodzie, zdominowały szczyt Rady Europejskiej. Ze spotkania unijnych przywódców płynie jeszcze jeden przekaz. Wojna na Ukrainie nie może umknąć uwadze świata. Polskę reprezentuje w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Zamknęłam oczy i szczerze mówiąc, w tamtym momencie nie bałam się już śmierci. Modliłam się, aby umrzeć szybko. Mówi w Brukseli jedna z ofiar ataków Hamasu z 7 października. Ruszył tam dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Wspieramy Izrael w obronie jego własnego terytorium. Brutalny atak Hamasu był sprzeczny z zasadami człowieczeństwa. Podobnie jak cierpienie ludności cywilnej w strefie Gazy, o jej wsparcie apelują unijni przywódcy. Istotne jest dostarczanie pomocy humanitarnej w sposób ciągły i proporcjonalny do potrzeb ludności Gazy. Konflikt na Bliskim Wschodzie może stwarzać ryzyko dla unijnej wspólnoty, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Z tym konfliktem będzie się wiązała na pewno kolejna potężna fala nielegalnej imigracji. Kolejne wyzwanie – kontynuowanie pomocy dla Ukrainy. Nie mamy prawa do zmęczenia wojną. To ważne, zwłaszcza teraz, gdy widzimy, że niektóre kraje zaczynają nawiązywać jakiś szczególny rodzaj dyplomacji z reżimem, którego armia dopuszcza się okrucieństw. Mowa o relacjach Viktora Orbana i Władimira Putina, z których węgierski premier, jak sam twierdzi, jest dumny. My mamy strategię pokojową, dlatego wszystkie linie komunikacyjne otwieramy dla Rosjan. To jest strategia, z której jesteśmy dumni. W czasie, gdy na Ukrainie giną niewinni ludzie. Znamy datę pierwszego posiedzenia Sejmu, to 13 listopada, zapowiedział dziś prezydent Andrzej Duda. Komu powierzy misję tworzenia rządu? To pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. Prezydent podkreślił, że Zjednoczona Prawica poinformowała go, że jej kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy Donald Tusk. To pokazuje, że w istocie mamy w związku z tym dwóch poważnych kandydatów dzisiaj. Proszę Państwa, to jest to sytuacja nowa, można powiedzieć, w naszych standardach demokratycznych. Nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, natomiast pozostałe czy inne ugrupowania, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie, twierdzą, że to one będą miały większość bez ugrupowania zwycięskiego i one przedstawią swojego kandydata na premiera. No jak Państwo rozumiecie, muszę to rozważyć. A teraz nieustający problem nielegalnej migracji, z którym boryka się coraz więcej państw. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec chce przedłużyć o kolejne 20 dni stacjonarne kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią w celu poprawy bezpieczeństwa. Wcześniej takie kontrole prowadzone były przez 10 dni od 16 października. O szczegółach Mateusz Strama. 20 dni, a być może nawet 3 miesiące. Na taki czas minister spraw wewnętrznych Niemiec proponuje przedłużyć kontrole stacjonarne, między innymi na granicy z Polską. Niemcy od początku roku odnotowali blisko 100 tysięcy nieuprawnionych wjazdów na teren ich państwa. Problem nielegalnej migracji narasta w wielu państwach Europy, także nad Wisłą. Przykładem polsko-słowacka granica, na której tylko dziś zatrzymano 23 nielegalnych migrantów. W rejonie miejscowości Chochołów doszło do zatrzymania 23-osobowej grupy cudzoziemców, którzy pieszo nielegalnie przekroczyli granicę państwową. Zatrzymano również kierowcę, który oczekiwał na tę grupę, aby ją odebrać. Od 4 października tylko w województwie małopolskim skontrolowano już ponad 200 tysięcy osób i prawie 100 tysięcy pojazdów. Stacjonarne kontrole na granicy polsko-słowackiej potrwać mają do 2 listopada, choć i tu istnieje możliwość przedłużenia. Jest już projekt rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zakłada wydłużenie tych kontroli do 22 listopada, a to oznacza, że kierowcy chcący wjechać do Polski będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Mateusz Strama, Polonia 24.
Nie dają za wygraną, nie zamierzają się poddać. Chcą wspólnie odbudować to, co zabrał żywioł. Jak radzą sobie ze skutkami powodzi potomkowie Polaków? Na południu Brazylii, o tym już teraz. 1/3 miasta União da Vitória znalazła się pod wodą. Ta opadła, ale strach pozostał. Niestety, sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna. Nie tylko ze względów ekonomicznych, ale też ze względów życia w ogóle. Stan zdrowia psychiczny i tak dalej. Ludzie są zdruzgotani, są wykończeni i boimy się czego, co będzie dalej. Gigantyczne powodzie także w Aurii. Polacy założyli tę osadę na początku XX wieku. Tak walkę z żywiołem relacjonuje Armin Dowaczuk. Jak musimy zobaczyć tutaj, rzeki wyjeżdżają z burtów, krają, woda nam kraje drogi, tam nam psuje co posadzone. W 3-milionowym Porto Alegre trwa sprzątanie i liczenie strat. Nie możemy określić, jaka grupa polskich potomków została dotknięta najbardziej. Ale nikt nie zostanie bez pomocy, zapewniają potomkowie polskich emigrantów. Ruszyła specjalna zbiórka funduszy. Możemy podkreślić humanitarne uczucia naszych potomków, którzy nigdy nie przestają pomagać tym, którzy najbardziej jego potrzebują. Wielka woda opada szybko, jeszcze szybciej niszczy to, co buduje człowiek. Więcej na ten temat już jutro na naszej antenie w programie Ola Polonia o godzinie 18:10. Oglądają Państwo Polonię 24. Oto co jeszcze przed nami. Nagrody Patria Nostra za nowoczesne podejście do historii. To jest animacja komputerowa, graficzna, wykonana z rysunków, które własnoręcznie narysowałam na tablecie graficznym. Młode talenty muzyczne na scenie w Gandawie. Jestem szczęśliwy, wygrałam pierwsze miejsce. Choć do grudnia pozostało jeszcze dużo czasu, to Święty Mikołaj i jego pomocnicy nie próżnują i już przygotowują paczki dla najbardziej potrzebujących. Ruszyła zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Kresach. Rodaków po raz 12 odwiedzą wolontariusze Towarzystwa Patriotycznego od Kresy. Nie oczekują zapłaty. Dla nich wystarczą słowa podziękowania płynące od rodaków. Żeby wiedzieli, że nas to bardzo wzrusza i że jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko. Podobnie jak rok temu, wolontariusze mają pełne ręce roboty. Ruszyła akcja Święty Mikołaj na Kresach. Chcemy w tym roku skierować tą pomoc na Wileńszczyznę, do polskich szkół, do polskich gmin, które czekają ciągle na tą żywność, ale nie zapominamy również o Polakach mieszkających na Ukrainie. Do zbiórki przyłączają się kolejne instytucje czy szkoły. Dla uczniów to prawdziwa lekcja pomagania. Chęć pomocy innym, to zdecydowanie nas tutaj do tego popycha. No i przede wszystkim nauczenie dzieci takiej empatii. Zbierane są przede wszystkim produkty z długą datą ważności. Makarony, dżemy, jakieś słodycze, artykuły szkolne, zeszyty, długopisy. Zbiórka trwa do 10 listopada. Później przez kilka dni wolontariusze będą pakować paczki, by 22 listopada móc z nimi wyjechać. Ta podróż to także szansa na integrację z rodakami. Mieli zaledwie kilkanaście lat, gdy stanęli w obronie swojej małej ojczyzny. Orlęta Grodzieńskie to harcerze i gimnazjaliści, którzy heroiczną postawą zapisali jedną z najpiękniejszych kart polskiej historii. Wśród nich Tadzio Jasiński, który za ojczyznę oddał to, co najcenniejsze. Izabela Muczyńska. Tadzio Jasiński, 15-letni bohater, obrońca Grodna, próbował spalić czołg wroga, za to Sowieci zrobili z niego żywą tarczę. Stowarzyszenie Grupa Wschód po latach odnalazło jego zdjęcie i grób matki pochowanej na Podlasiu. Ja w ogóle nie słyszałam wcześniej historii Tadzia Jasińskiego i teraz jak ją usłyszałam, to jest naprawdę poruszająca historia i uważam, że to jest właśnie ważne, żeby o tym pamiętać. O losach Tadzia Jasińskiego i innych Orląt Grodzieńskich śpiewem przypominała podlaska młodzież. Szczególnie właśnie my powinniśmy pamiętać o tym, żeby w sytuacji, kiedy może przyjść jakieś zagrożenie, żebyśmy my wiedzieli, że oni nie odpuścili. Patriotycznemu muzycznemu widowisku przysłuchiwali się sybiracy i kombatanci. To były dzieci, które zostały pozbawione domu, rodziny i w chaosie wojny zdobyły się na to, żeby uczestniczyć w obronie tak szlachetnego celu. Pomóż Boże,
Koncert upamiętniający obrońców Grodna z 1939 roku przygotowali zarówno licealiści, jak i uczniowie podstawówek. Mogliśmy usłyszeć m.in. Wojenko, Wojenko, Taki kraj, czy Deszcz, Jesienny deszcz. Izabela Muczyńska, Polonia 24. Urodził się we Lwowie, mając 7 lat skomponował swój pierwszy utwór symfoniczny. Stanisław Skorowaczewski karierę dyrygencką rozpoczynał w powojennym Wrocławiu. Przez lata współpracował z czołowymi orkiestrami Polski, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Fundacja La Passione uczciła koncertem setną rocznicę urodzin artysty. Nuty, na których dedykację wpisał mi sam maestro. Maestro Stanisław Skorowaczewski, artysta, który pokonywał niemal każde granice. W wieku 93 lat pokierował orkiestrą jako najstarszy dyrygent świata. Panował nad każdym jednym instrumentem. Do późnych lat bardzo wymagał rzeczy takich dotyczących dynamiki. Setną rocznicę urodzin artysty Filharmonia Narodowa uczciła programem wypełnionym dziełami muzyki kameralnej. Wśród nich kompozycje Skorowaczewskiego, a także dzieła szczególnie bliskich mu twórców Witolda Lutosławskiego i Antona Brucknera. Był ulubionym kompozytorem Stanisława Skorowaczewskiego, wywarł na niego ogromny wpływ i taki romantyczny rys właśnie jego duszy. Koncert zorganizowany został w ramach festiwalu Salon Jesienny. Ideą wydarzenia jest promowanie muzyki kameralnej i mniej znanych kompozycji wielkich twórców. Nowoczesne technologie w edukacji historycznej, utrwalanie pamięci w oryginalny sposób. Znamy laureatów 8. odsłony filmowego konkursu historycznego Patria Nostra Region Wschód, w którym wzięło udział 85 szkół z kraju i z dawnych kresów Polski. W tym roku przeważały animacje. To ich autorzy znaleźli się na podium. Oliwia i Marika z Technikum nr 11 imienia Piotra Wysockiego w Warszawie w swoim filmie opowiedziały o tragedii Sybiraków. Oliwia wygrała konkurs drugi raz z rzędu. Nam trafiło się temat o drugiej deportacji Polaków z 1940 roku. To jest animacja komputerowa, graficzna, wykonana z rysunków, które własnoręcznie narysowałam na tablecie graficznym. Trudny temat wybrali także Aleksander, Robert oraz Julia. Emanuel Ringelblum próbował ocalić 38 niewinnych Żydów oraz ich dwóch polskich opiekunów. Nasza wizja na ten plan animacyjny była naprawdę ciekawa, wyszło to jeszcze lepiej. Bitwa pod Opatowem zainspirowała Darię. Realia wojny, gdzie mężczyzna, który jest tym narratorem właśnie, spotyka swoich dwóch martwych przyjaciół. Tak naprawdę na końcu to nawet strzał. Konkurs Patria Nostra łączy wiedzę historyczną z edukacją filmową i medialną. Jedna minuta z materiału, który się kręci na 3 godziny, na 4 godziny i trwa te prace do 3-4 miesięcy lub pół roku, to jest najcięższe wyzwanie dla nich. Do konkursu przystąpili jak zwykle nasi rodacy z Ukrainy. Cieszymy się, że jesteśmy z wami. Wracamy do tematu polsko-kanadyjskiego zespołu lekarzy, którzy w przenośni i dosłownie ruszyli do Rwandy z sercami na dłoniach. W ciągu tygodnia kardiochirurdzy zoperowali 7 pacjentów. O ich misji humanitarnej Patrycja Cieślak. Kolejna misja serca za nimi. Ostatni chory na intensywną terapię. I ocalonych kolejnych 7 ludzkich istnień. Teraz czuję jeszcze ból. Pain. To była duża operacja. Powinno być lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja też. Znowuż dużo satysfakcji mieliśmy. Pacjenci, w większości młodzi, bardzo uśmiechnięci. To dla nas też wielka nagroda, że udaje się w tym przypadku osiągnąć zamierzone cele leczenia. To zasługa ogromnej wiedzy i doświadczenia polsko-kanadyjskiego zespołu lekarzy, bo do stworzenia samodzielnego oddziału kardiochirurgicznego w tym szpitalu w stolicy Rwandy brakuje m.in. specjalistycznego sprzętu. Domowej roboty, kardioplegia, mieszanka farmakologii, patofizjologii, którą musisz po prostu lekami podtrzymać i wspierać to serce, co było dużym wyzwaniem dla anestezjologów. Celem były nie tylko zaplanowane operacje zastawek. Pielęgniarki z Kanady uczą. Ale też szkolenie kadry. Ja na moim dyżurze takim 24-godzinnym miałam dwóch rezydentów. Oni byli wszystkim zainteresowani. Patrycja Cieślak, Polonia 24.
Do tej pięknej misji serca dla serca wrócimy pod koniec programu w rozmowie Polonii 24. Naszym gościem będzie dr Wojciech Karolak, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W Krakowie wielka gratka dla miłośników literatury. Rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. Sporo nowości i spotkania autorskie, między innymi z Nelą, małą reporterką znaną z programu podróżniczego. Wyjątkowa podróż do Krainy Tysięcy Wysp, czyli na Filipiny. Po drodze mnóstwo przygód, między innymi nurkowanie z rekinami. W tę wyjątkową podróż zabiera nas Nela, mała reporterka. To jest moja najnowsza podróż. Byłam tam 2 miesiące, więc też najdłuższa jednocześnie. I oczywiście wyprawy nurkowe tam były, też trochę lądowych. Trochę są inne niż reszta, przez to dlatego, bo właśnie bardzo długo tam byłam. Ale myślę, że to bardzo fajna książka i wracająca do takich ciepłych klimatów. Nelę będzie tutaj można spotkać także jutro, ale nie tylko, bo w targach bierze udział ponad 800 autorów. Z każdym będzie można porozmawiać i zdobyć oczywiście autograf swojego ulubionego pisarza. To także ponad 470 wystawców, bestsellery, nowości, literatura faktu, reportaże, fantastyka, kryminały. Każdy na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. A że w tym roku przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, to tegorocznym mottem targów jest pierwszy wers jej wiersza Urodziny, tyle naraz świata ze wszystkich stron świata. Targi, książki potrwają do niedzieli. A teraz zabieramy Państwa do belgijskiej Gandawy, gdzie odbył się trzeci festiwal piosenki polskiej. Patronem konkursu była ambasada RP w Brukseli. Wydarzenie odbyło się w ramach Dnia Dwujęzyczności. Razem ze mną Kundelbury penetruje wszystkie dziury. Kundelbury, 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 fajny pies. Jestem szczęśliwy, wygrałam pierwsze miejsce. Od dali pasmo czynnych mur. Moje marzenie jest, żeby pójść do wojskic. Meluzyno, meluzyno. Byłam w szoku, że ich polski faktycznie jest na tak wysokim poziomie. No bo jednak to są dzieci dwujęzyczne, a czasem nawet i wielojęzyczne. Meluzyno, kiedy woda gorąca. Mamy dzieci z całej Belgii, mamy dzieci z Brukseli, z Antwerpii, z Leuven, z Mons, dwie szkoły z Gandawy. Właściwie cała Belgia śpiewa u nas. Malowana lala, śpiewała Karin Stanek. Piosenkę przywołujemy nie bez powodu, bo przecież lalki od lat fascynują nie tylko najmłodszych. Te porcelanowe bierze na warsztat Ilona Mingajło-Wright. Jest jedną z trzech pierwszych artystek na świecie, która spopularyzowała to rękodzieło. Zaczęło się od fotografii i poszukiwania idealnej, niemarudnej modelki. Warunki spełniła porcelanowa lalka z ruchomymi przegubami. I tak pani Ilona od kolekcjonowania przeszła do czynu, nauczyła się je tworzyć. Robię jeden egzemplarz i to tyle. No i z tego szlachetnego materiału, jakim jest porcelana, i który też będzie znacznie dłużej trwał, może nawet przez tysiąclecia. Ale to wszystko wymaga ogromnego nakładu czasu, bo jedną lalkę tworzy się przez kilka miesięcy i wręcz chirurgicznej precyzji. Anatomię znam, podejrzewam, że tak samo jak każdy lekarz, może nawet lepiej, ale trochę naginam w pewnych momentach. Moja żona poświęca temu rękodziełu całe swoje życie. To, co robi, to majstersztyk. Sam próbowałem, ale wyszło mi coś w stylu ziemniaka. Lalki pani Ilony gościły m.in. na wystawach w Londynie czy Nowym Jorku. Po powrocie z emigracji do Polski artystce marzy się własna galeria. Czas na zapowiadaną rozmowę. Naszym gościem jest dr Wojciech Karolak, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dobry wieczór, panie doktorze. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. Dzień dobry, dobry wieczór. Kolejna, można powiedzieć, udana misja w Kigali. Proszę powiedzieć, jakie są jej owoce? Co udało się państwu tym razem zrobić, pomóc pacjentom? W jaki sposób? No, na początku chciałem tylko powiedzieć, że ta misja nie byłaby możliwa, jakby nie było ten czas poświęcony tych 20-osobową ekipą, co pojechaliśmy, i to taki naprawdę wyjazd zespołowy i zespół i wszyscy, co byli z tym związani. Ostatnia misja odbyła się w październiku, wróciliśmy od początku października.
Byliśmy tam tydzień, zrobiliśmy 7 zabiegów, bardzo złożonych zabiegów, dużych takich zabiegów na serce, to wady zastawkowe u bardzo młodych chorych, wszyscy poniżej 40 lat. No chorzy, którzy mają wadę serca taką, którą no, nie spotykamy tutaj w Polsce. Jest to wada serca, reumatyczna choroba serca. I z czego ona wynika? Z czego się bierze? Akurat tam, w tym miejscu? Wynika z tego, że no, taka zwykła angina, co mamy jako dzieci, jest nieleczona tam. Nie ma dostępu do antybiotyków tak powszechnie jak tutaj w Polsce i wtedy ten taki przewlekłość tego, jak się nie leczy, powoduje te zmiany na sercu i te skutki są późniejsze po iluś tam latach. Panie doktorze, zapytam o ten zespół, ponieważ jest to zespół polsko-kanadyjski de facto i sama inicjatywa zrodziła się właśnie w Kanadzie. Proszę powiedzieć, jakie były początki tego pomysłu, by pomóc Tak, jest to początkowo był kanadyjski zespół. Jest mój mentor, dr Stewart, taki, który mnie nauczył dużo kardiochirurgii. Ja odbyłem całą specjalizację, różne tam dalsze szkolenia w Kanadzie i w Stanach. Wróciłem do Polski jako taki na rodzinny powrót. Jest to jego inicjatywa, to jest tak w budowie, to jest już 4 lata. W sumie odbyły się 4 misje, to była moja druga, a ze względu, że dr Stewart już tak jest no, troszkę starszy i poprosił, jako utrzymałem kontakt, poprosił mnie o wsparcie tak, jako ten główny chirurg w tych misjach. Z sobą udało mi się też zebrać bardzo świetną ekipę naszą anestezjologów, intensywistów z Gdańska, 2 osoby i 1 osobę z Warszawy. To jest było i tak to się urodziło na tą polsko-kanadyjską misję. Dokładnie. I de facto jakby pomysłem, tą początkową ideą było to, by kształcić, tak? By pomagać, by szkolić zarówno pielęgniarki, jak i lekarzy, ale w czasie, w spotkaniach, w rozmowach okazało się, że niezbędna jest Państwa pomoc i Pan był operatorem, tak? Tak, dokładnie. Ja wykonałem te zabiegi, no, reszta osób to wspomagała, to wszystko, tak jak mówiłem, praca zespołowa, inaczej to by absolutnie nie było możliwe. Jest to taki, no powiedzmy, ten wsparcie jest to dla tych chorych nasze, jak przyjeżdżamy. Teraz jest dużo rzeczy się dzieje tam i oni dążą do samodzielności. I to jest taki następny cel i nasz na następny cel, na następny rok, żeby wspierać ich w tym dalszym rozwoju, żeby to było. No właśnie, to jak ich wspierać? W jaki sposób też? Bo rozumiem, że szkolenia to będą kontynuowane z pewnością, ale co Państwa zaskoczyło? Gdzie widzicie jeszcze jakieś luki? W jaki sposób należy pomóc? No takie podstawowe rzeczy, jak na przykład, no, że powiedzmy ten wielorazowy sprzęt jest, ale taki, wiesz, żeby ułożyć tak jakby tą całą logistykę magazynową, dostępność do materiałów używalnych, wszystko, żeby ich nauczyć, no, przeprowadzić anestezjologów czy perfuzjonistów przez no, więcej skomplikowane zabiegi, bo myślę, że oni rozpoczną od podstawowych, ale nasze wsparcie będzie chyba w tym, żeby to jakby tak budować to razem, żeby to już działało no, samodzielnie w tym właśnie. Ale jeśli przeprowadził Pan tak skomplikowane operacje, to rozumiem, że sprzęt jest. Sprzęt wielozerowy jest, to jest już, powiedzmy, to jest lata tak jakby ich no, darowizny od osób, od firm i tak dalej. I ten sprzęt jest. My jeszcze przyjeżdżamy z bardzo dużą ilością tego wielorazowego sprzętu, żeby wykorzystywać, żeby pokazać im, co jest potrzebne. I no, to jest ich następny cel, żeby dążyć do tego, żeby na tej półce były dostępne ten sprzęt, te kaniule, te potrzebne no, kraniki, wszystko i tak dalej. A dodatkowo ten nasze wsparcie tych moich anestezjologów, tak, ekipy i pielęgniarek jest to wsparcie te pooperacyjne, te, no, pokazanie jak używać leki, jak je no, dawkować, jak to wtedy, w jakich sytuacjach i tak dalej, i tak dalej. Wsparcie pooperacyjne, ale też wsparcie rodzin pewnie. Jaka była reakcja pacjentów na tę pomoc niesioną? Dzisiaj już mogliśmy zobaczyć. Tak, muszę powiedzieć, materiale. Że no, pacjenci są bardzo, bardzo wdzięczni. To jest już takie...
ja to miałem ten możliwość pracowania w Kanadzie, teraz powrót do Polski i teraz w takim no, kraju jak Rwanda, to zauważyłem, że ludzie co jak mają dostępność do czegoś, co jest cały czas, no i w Polsce to mamy, nie doceniamy tego aż tak bardzo i myślę, że mamy bardzo dobrze w Polsce z wszystkim całym sprzętem, opieką medyczną i tak dalej, bo mam porównanie w Kanadzie i w Stanach, a tam w Kigali i Rwandzie są bardzo wdzięczni, bo dajesz im takie coś unikalnego, coś nowego, coś specjalnego. Bardzo gorąco dziękuję. No i dajesz im swoje serce, również swój czas i swoją wiedzę. Tak, absolutnie. To bardzo był czas, czas taki, no, czas, no, było to czas wolny nasz. To było No właśnie. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Dr Wojciech Karolak był gościem Polonii 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy w programie Polonia 24. Jutro o stałej porze. Zapraszam. Do zobaczenia.